Siemeczka, jestem Peter Mimis, witam Andrzej, a ostatnio kontrolujemy pracę w domu po zaraniu, można powiedzieć, więc lecimy dalej. No jest trochę tej roboty, jest naprawdę sporo jeszcze. To zrobiliśmy praktycznie jeszcze nic, a jest co jeszcze robić, więc to musimy jeszcze kupić sobie komutkę. Mam tu zostało do kupienia komutka. Więc jeszcze kupujemy sobie komutkę. Tutaj pomieszczenia. Patrzymy dalej, czy tu mamy coś jeszcze. Tutaj mamy akurat fajnie zrobione, tylko to jest najgorzej teraz z łazienią. Więc tam przybierzemy sobie śmieci, podbieramy wszystkie, co się da. A takie rzeczy, które można oczywiście sprzedać. Będziemy sprzedawać umiejętności, jeżeli sobie zbieramy śmieci. Już chwilę. Na początku odcinka także zachęcam do stawienia apeczki, do komentarzy, jeszcze miłego oglądania. My tak, mamy jakiś wielki biznes, to musimy sobie jeszcze zaszantukować. Ale jeszcze coś tu było do sprzątania. Nie, coś tutaj mi łosikało. No dobra, jakieś tam umiejętności sobie dodaliśmy. Bierzemy dalej. No jest tych śmieci tutaj, co nie miało ogarnięcia. Czy tu już wszystko takich większych śmieci? Chyba tak, teraz tak, sprzedaj śmieci i rzeczy. Tu będziemy mieli pełno rzeczy do sprzedania. Uwierzcie mi. Będzie naprawdę podejrzeń na ilość. No po tym zaraniu, tak po topieniu, można powiedzieć. No tu jest naprawdę, ale potężna ilość. Dobra, my coś tutaj mamy jeszcze. Poczekajcie, bo to w sumie mniej więcej czasu będę sobie tu też głowa sprzątać. Takie rzeczy, tacki, nie tacki, może być dzięki temu. Bojaczek znowu tak sobie tutaj przekładać, przeplatać, że tak powiem. To wszystko. Może tam coś się jeszcze poznajduje. Mam 8 rzeczy jeszcze do sprzedania, a nawet nie widzę tych 8 rzeczy. Sprzedania. Jest taki, tak powiem, tutaj błoder. Dwa rzeczy jeszcze. Tutaj śmiecik jakiś. Czekajcie, poczekajcie. Musimy sobie na spokojnie tutaj zobaczyć. Jeszcze jest jedna rzecz. Sprzedania, ale ja jej nie widzę. Kole oko. Jakaś taka umiejętność tam tu przyszła. Czekajcie, patrzę, co tu jeszcze jest do sprzedania, ale ja tu zbytnio chyba nie widzę. No ma, najpierw się weźmiemy teraz chyba za kurzanie do niektórych rzeczy. Ale to jest taki, no bo to jest, myślę, że dzisiaj ogólnie postaram się to wszystko ogarnąć w tym odcinku. Niestety nie udało mi się ogarnąć, proszę Państwa, domu, który właśnie remontowaliśmy i sprzedaliśmy przez pomykę. Bo teraz wychodzi ten tak zwany dom dla youtubera, a to dla mnie. Więc troszeczkę się zrobiło nieprzyjemnie. Ten dom był naprawdę fajnie wysyskany, tak powiem. Ogarnięty w 100%. Żeby po prostu no lepiej to wyglądało. Okazuje się, że jednak musimy tam mieszkać na tym domu, który właśnie sobie wyremontowaliśmy. A jeszcze to na plus może będzie. Będziemy mieli w końcu jakiś taki ładny dom do mieszkania. Jakiś tam. Ale to był rodzinny dom w sumie. Tylko szkoda było sprzedawać, no ale tak nam sprzedało. A z pierwszego trochę nie odkupić. Taka będzie ta założenie tego domu naszego rodzinnego, żeby to kupić. Tam tylko byliśmy ostatnio $50, więc jeśli teraz go kupimy, to nie będzie tak źle. Ale to na pewno się będzie fajnie ten dom odzyskać. Więc dobra,
Co my tu jeszcze mamy? Mamy tych plam pełno. No i Boziu, 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 jest tych plam pełno, a za dużo. Czy wszystkie te plamy usunę? Nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. Dobra, tutaj jeszcze 15 plam zostało gdzieś do usunięcia. Dobra, tutaj elegancko. Tutaj jeszcze coś w tym stylu, okna, to wiadomo, ale chcę na razie skupić na tych plamach, które są pokazane. Tutaj. To jest 5, a teraz gdzie są następne, a tutaj. Wolę sobie tak sprawdzić w tym tak powiem. Popatrzcie, co tu jeszcze do sprzedania, to bo nie ma tu nic, nie widzę więcej. Pałeczki jakieś, dobre. Teraz jeszcze musimy tak upchnąć okno oczywiście. Więc zmienimy sobie okno na spokojnie. Co nie będzie tak źle? Pik, 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 lecimy. A jedno okno umyte. Teraz tak zostaje kolejne okno do umycia. Pik. Czekajcie, bo myszka przesunęła za mocno. Wytam jak trzeba. Dobra. No, jeżeli długo będziemy tak będzie tą serię kończyć. Po prostu będziemy się. Będę chciał postawić na coś innego. Przeskoczyć. I na jakąś nową grę, kiedy to zaczniemy ogrywać na kanale. A czy znowu, ogólnie no starą, ale będę chciał tutaj na kanał rzucić. Zobaczyć, czy ona się tu w miarę przyjmie. No bo już w sumie tutaj nie mamy co. Nawet parę wyjście. Prawie 300 tysięcy na koncie. Domów, chyba że na pewno się skupimy i kupimy wszystkie domy i remontujemy i wtedy będziemy może kończyć, nie wiem, zobaczymy finalnie jak to będzie wyglądało, bo widzę, że ta oglądalność też nie jest jakaś mocna pod względem właśnie hub sleeperka już zobaczymy. Patrzę teraz na jakimiś nowymi grami, które są. Miała być fajna gierka, miała być pokazana na kanale jako demo. Niestety po odpaleniu i włączeniu jej poskoczyło mi, że już jest ona ograna i już nie mogę jej sobie ograć. Na późniejszym instalowaniu i zainstalowaniu z powodem to jest to samo. No i nie można jej ograć, po prostu żeby wam pokazać tą grę. Też fajna się powiadała się gierka. Chyba najpierw tak fajnie wyglądała ta gierka, ta... jak to się nazywało? Odnośnie... stacji pozorowej, na Station Simulator. To mi się fajnie nagrywało. Nie powiem. Żeby coś takiego typu dla nas tutaj do nagrywek, to z chęcią bym sobie to właśnie poogrywał. A patrząc na ten hardscape, to powinien sobie być nas na live. On by też fajnie wyglądał. Może live będzie teraz niebawem. Mam nadzieję, że może w niedzielę się wieczorem uda nagrać. Znaczy nagrać, przepraszam. Wziąć i zrobić live'a. Na pewno będę się trochę poświęcić czasu i ponagrywać sobie odcinki w niedzielę. Po prostu też na dobie tego czasu. Tego już zbytnio też nie posiadam. Ale jednak fajnie tylko to idzie. Jednakowoż wychodzi mi, że jednak codziennie wychodzi farmik. Myślałem, że jednak nie będzie wychodził w tej nowej serii. Fajnie to wychodzi. Ogólnie fajnie po 20 po dwa odcinki dziennie macie. Czy to z Fame Slifa, czy to właśnie z Housekeeper, czy to z The Walking Dead, który na pewno też już powoli zbliża końcowi, można powiedzieć. Ale już to fajnie zaczyna wyglądać. Dobra, czyli tutaj mamy na zasadzie tak telewizor.
No i to jest na nie jest na ścianę niestety. Więc musimy sobie jakoś tutaj fajnie to wszystko ogarnąć. Czyli tak, tu telewizorek. Mamy krzesło barowe. Dwa, trzy, cztery. To było cztery. A. Zróbmy tak. Nietypowo. Cyk. Dwa, trzy, cztery. Solik sobie kupić. Na tego stoliczka sobie elegancko tutaj te. Czekajcie, czy ja to będę miał coś. Tego tak, tutaj muszę zrobić te stoliczki, tego stoliczka zrobię te. Wysełka dusu, no niech będzie elegancko wtedy, chyba. Dwa. Będzie trochę zjebany. Pociągnik naprawiałem. Zrywałem. Zbierałem się ciągnik. I do tego jest trochę taki przyjmany, tak powiem. Ale na szczęście się udało. Zabrać. Teraz kwestia tylko, żeby go zamówić części, złożyć i będzie elegancko z kolik kabowy. I tak, jeśli mamy tutaj, no to by pasowało chyba tutaj gdzieś postawić. Kanapy, stolik kawowy tutaj. Czy mamy także tutaj jakiś dywanik, bo to mnie zastanawia. Tu mam jakieś donice. Tutaj tu będzie jedna donica. Dobra, donica. Te świadki, oczywiście, bo nic. Zawsze takie świadki muszą być. To nie by powiedzmy podwójnie. Dwóch kwiatków, tylko po prostu musi być ich napakowane i to grubo. Tak. Czekajcie, czy mi się uda tak szybko tą jedną doniczkę pakować? Tak. Zobaczymy. I teraz tak mamy tutaj, tak? Jeszcze. Na aplikacie, bo to mam 5 doniczek. Chodzę tak sobie. Pyk, pyk. 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 I pyk. Mamy kolejnego kwiatka. Chcę przesadzić te kwiatki, żeby też ładnie to wyglądało. Pyk. Dobra, i tutaj jeszcze będę te kwiaty. No i tak nie będzie, no i zostaje nam jakiś kwietnik. Teoretycznie będziemy tutaj sobie postawić i na tym kwietniku wtedy te kwiaty poustawiasz. Tak to będzie naprawdę ładnie wyglądało. Po czym on tutaj wejdzie? Wejdzie. No macyk. Nie no, jakoś tam to może nie wygląda zbytnio elegancko, ale nie jest tak licznie. No i czyż będziemy mieli koniec tego? Czekajcie, podać. No dobra, czyli już mamy wszystkie zadania porobione. Coś tu jeszcze może na zewnątrz będziemy mieli do ogarnięcia. Tutaj skup coś. Więc kupujemy sobie. Aha. Stolik Jana Krabowy. Ma takie fotele. I do tego kanapa. Dobra, czyli już mamy wszystko, chyba zdaje mi się, że tak. Ogólnie fajna chałupka wygląda. Tutaj jakieś mamy następne rzeczy do kupienia. Od tej strony, więc sobie tak dajmy co. Chodź sprzęgło. Ja mam skończy gwiazdki, no zajebiście. Więc kończymy 17 tysięcy zarobku. Zajebista misja względem zarobku. Milion swój pierwszy. Za pierwszy milion. A nie wiem co chodzi. Ja ogólnie zarobiłem swój pierwszy milion. Więc dobra, teraz chcę domy. Kup dom. A ja ci sprzedałem swój dom. Leśne schronisko. 300 parę tysięcy. Czekajcie, gdzie jest mój dom, który ja kupiłem? To jest, ja chcę go kupić. Powrotem.
No i chcę do rodziny iść. Do tego domu rodzinnego. I zobaczymy, czy uda mi się to odbudować. Ogólnie. Jestem ciekaw. Może mi się będzie znowu wczytywało to, co było na samym początku. To mi się nie podoba. Cyk, cyk, a wiem. Dobra, garam się Hello tam. there! Look who's decided to message me after all these years. So, you're interested in house flipping, and you came back to good old Pinnacle Dobra, niech on to sobie find gada. a job like that. Ah, just admit you missed your old friend. But I totally get why you wanted to come back. You could say that time has stopped in our lovely little town. Though a few things have changed since you left, like the old driftwood house you asked about. The town council put turning it into a community center on hold. At first, it was due to financing issues, but later, just listen. After the first crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather the town council have decided to keep it as it is for now. Agreed. I've seen worse. Perhaps it's because of its past. My folks told me it was a beautiful building for almost 100 years. Then the owners went for some questionable changes in the 80s. It was their vacation house, but they stopped going there soon after. And when the town finally took it over, well, it really wasn't what it used to be. Agreed. It's always sad to see a beautiful house ruined, like what happened with the place I'm trying to sell. That gives me an idea. Would you take another house-fixing job? Love the enthusiasm. Check your email for the details. I'll send them there. I'm so glad we're going to work together. Take care. Dobra. Gość już kończył garaż. Teraz chcę zobaczyć. Wejdź do domu. Dom aukcyjny. Patrzcie, wystaw na aukcję. To jest... Nawet nie wiem, co za dom. Potwierdź to, nie? Kontynuuj. I to pewnie znowu będzie sprzedany ten dom, który ja teraz miałem kupiłem. No tak, czyli dom na YouTubera został moim domem. No dobra, jeśli tak, to nie jest tak źle. Mogę powiedzieć, straty zbytnio na tamtym miałem domu, domie. Zlecimy sobie z następnym zleceniem, zobaczymy, co my tu będziemy teraz mieli. Mam ambitny pomysł na naszego rodzinnego domu kretyńskowego. Jest w nim teraz tak ciemno i ciasno, ale wiem, że będziesz w stanie coś tym zrobić. Chciałbym, żebyś wpuścił więcej światła do środka, może pobić się balkonu na froncie i tak jest uszkodzony. I w jego miejsce wstawić jakieś, wstawić okna. Więc okien. Wnętrze mogłoby też być bardziej przestronne i nowoczesne. Lubię tym jeździć. Lubię tam jeździć, kiedy potrzebuję chwili ciszy i spokoju. Skąd moi rodzice wyrośli. Przepraszam, odkąd rodzice moi chłopcy wyrośli, mam cały dom na mojej klasie. Dobra, przyjmujemy. Czy tam tego domu już nie będziemy mieli rodzinnego mieli? Trudno, nie będę kombinował już z tym. Tak się zrobiło, jak się zrobiło. I nic na to nie poradzimy. Budżet 30 tysięcy. Budżet 30 tysięcy, teoretycznie nie jest to aż tak źle. Ja się muszę wtedy zamknąć w tych rzeczach, które ten gościu sobie zażyczył. Jeszcze sprzedajmy rzeczy, więc sprzedajemy. Pik, pik. O kurwa. A, czy ja to będzie rzeczy do sprzedania? 2, 3, 2. Jeszcze jedna rzecz. Mi to nie pasi. A dobra, nie wiem, się raz skapiać tak mocno na tym, co mi to nie pasuje, a co pasuje. Po prostu robimy swoją. Roboty.
Patrzcie, pokażę, jeżeli sprzedaję, a co nam tu sprzedać? O, takie rzeczy mam, cały balkon. Dobra, a teraz przybić do domu, zobaczyć, co jest w domu. Oh, hi, Reva Goshal speaking. I hope the work I asked for isn't too hard. How do you like our little summer house? That's true. I love this place, but that renovation was long overdue. My husband keeps saying he can't even relax there anymore because of how many things need fixing, but then he never found time to actually do something about it. So he just stopped going there. It's a pity. He works too hard. He could really use some rest. Oh, certainly. I've heard you've been very busy helping people around town lately. And it's important to keep a healthy work-life balance. But I know it can be difficult when your work is also your passion. My husband is a heart surgeon, and he puts so much heart into it. But I'm the same with my yoga classes now. I'm so happy I quit my job in finance to become a teacher. It really was. And I'm so glad I found the courage to do it. I must admit, I was scared to quit my steady and well-paid job. But was it worth being in constant stress? So, after all, I'm grateful I took that step. Oh, that reminds me. I lost my gratitude journal recently. That's actually why I'm calling. I can't find it anywhere. Could you keep an eye out for it while you work on my summer house? Thank you. You're such a kind soul. I really hope we'll come across each other again. No właśnie, musimy też ogólnie ogarnąć czas, gdzie. Tutaj jest wszystko fajnie, tylko teraz tak. Podobnie i przysumne. Dobra, dopasowane drzwi. O, wiesz, to jest plus. Oni to wszystko fajnie poznaczali, gdzie co ja mam zrobić. To już mi pasuje. Ja tylko sobie tutaj zakładam, montuję i jeszcze jest git. Duże okna. Gdzieś tutaj duże okna pokazuje. Ujojojojojoj, ale tam aż chyba nie dojdziemy teraz. Cyk. Cyk. No i mam ta skala na górze, z tego co widzę, te duże okna mam zrobić. Kup, rozpakuj i tak dalej. Więc tak. Żeby teraz to zrobić, to muszę jakiekolwiek drzwi założyć. Najbliższe. Pojaśnię, no bo tu jest coś. Wskazane, że tak, mamy tutaj okno jedno, okno drugie, okno trzecie, okno czwarte, okno piąte. Czekajcie, a co to mogę strzelać? To mam strzelanie, nie patrzę, czy dobra. Spoczko. Trochę roboty jest. No coś tutaj narzekać. No to mamy jak roboty, bo naprawdę te roboty jest tutaj pełno. Co my tutaj mamy do kupienia? Mamy coś? Płot. Kurwa, jaka ta tempo przestawia, jaka tam okna nie takie jak trzeba. Ja pierdolę, ale chyba was popierdzieliło. Co mam teraz kurwa zrobić? Pogięło was, pogięło. Mamy trzy bajerki, mamy stolik, mamy to, mamy jeszcze... O Jezu. Czyli teraz ja bym teraz nie powiem czego dał. Chyba, że mi się uda jeszcze to ogarnąć od strony dworowej. Fajnie było, by tak to wyszło. Niezbyt. Wybórz. Trzeba mi do wyburzenia nawet. Kurwa, patrzcie. Nie, tu miał być wybórz. Pik.
Możemy. Możemy, zobaczymy, co się tutaj teraz. Fajnie, dobra. I mamy tak, a teraz co, mamy jakieś murowania? Nie, nie mam murowania. Mamy... Po prostu poszło do śmieci jakieś, żadnych tutaj. I tym śmieci to nie widać, bo jest ślepiej. Nie wiem, ślepy jestem. Jak to nie wygląda? No my chyba fajnie wygląda. Więc tak jedzie nie ma. Ale o co chodziło, żeby tam zrobić jakieś słupeczki? No czego te słupki mam zrobić? Aha. O co chodziło? No dziwne, ale niech tak będzie. Mamy tak, do sprzedania pewno to. 8 rzeczy ogólnie sprzedania. 8 rzeczy. Jakich ja mam te 8 rzeczy do sprzedania? Żadnej nie ruszam. Kurwa, nie chciałem. Dobra. Aha. Ale ja jestem łeb, co nie? O to chodziło tu, o bajaki. Bajaki chodziło, a ja tu cuduję i tworzę. Nie powiem co. Mam on tak do końca, żeby nie ma tego spokoju, żeby się pozabione. Dobra, czyli mamy tak, damy ogarnięte. Jakieś plamy jeszcze gdzieś tutaj. Tylko ja tych plam tu nigdzie nie widzę. Się porobi, widzicie? Ja nie widziałem uwagi. Dobra, no i mam teraz coś do kupienia? Chyba nie. Jeszcze jest wybórz. Kurwa, motka. Ujj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 
No konkretnie gościu się tutaj pobawić tą popką. A, będziemy to użyć w następnym odcinku, a w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli tak jeszcze wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.